Siema widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos Goticzka 2 na modach. I co, kontynuujemy sobie oczywiście serię, może zostawić lajeczkę na sam początek, a to już chyba 7 odcinek, który nagrywam po rząd. I którego jeszcze nie zdążyłem zaplodować, bo niestety no internet jest posiadany, więc dzisiaj mam kurwa dzień nagrywający. Może w formie nie będę tak, jakbym dzisiaj pierwszy odcinek nagrywał, ale mam nadzieję, że fantastycznie będziecie się bawić razem ze mną. To, co skończyliśmy w poprzednim odcinku, to to, że ten chłop wszedł tam kurwa na drzewo i nie mamy go jak ściągnąć, więc podszedłem tutaj i tu jest taka opcja, ustaw drabinę dla Kayla. To zamierzam kliknąć i tym akcentem zaczniemy dzisiejszy odcinek. Przygotowałem się. I to nazywa się przygoda. Więc zaczniemy od razu dialogiem. Że mógłbym wspiąć się nawet na młyn ojca. Dzięki za dzisiaj. Miło było porobić coś innego i czegoś przy okazji się nauczyć. Oporny uczeń. Misja została wykonana. Musimy jeszcze pewnie zdać raport. Kay dotarł na ziemię cały i zdrowy. Przy okazji, jak to sam określił, czegoś się nauczył. Teraz wracać do Mermara. Z pewnością będzie zadowolony. Trochę mu tutaj uszy odciążyliśmy od tego gościa. Jego Sona. I co miałem widzowie powiedzieć na samym starcie? Coś miałem powiedzieć, ale już nie wiem. Na pewno, a już wiem co. Byłem na tej plaży, tam znalazłem martwe zwłoki kogoś, więc zapewne tam będzie jakaś misja tutaj dotarcia i znalezienia tych martwych zwłok. Ale to co tam znalazłem to ten amulet. On kosztuje 1500 golda. Ja żadnego amuletu przy sobie nie mam, więc... Więc podoba mi się taki układ. Zawsze to plus 30 golda. Idziemy zdać raport i może powiedzieć o jakichś zwłokach, które znaleźliśmy oto temu tutaj Willemowi. Ej, na brzegu znalazłem ciało i kolejny kobiety. Poziom, to mi się ciało podoba. Kobiety? Cholera. Co jakiś czas znajdujemy zwłoki na plaży, ale ostatnio jest ich coraz więcej. Ludzie uciekają od wojny, ale boję się, że przywiozą ją ze sobą. Dzięki za informację. Później się tym zajmę. Luźno. No, mógłbyś mnie teoretycznie nauczyć zręczności. Ale z drugiej strony, to ja 75 golda będę wydawać, a przestań. Nie będziemy wydawać. Idziemy porozmawiać z Bermarem, widzowie. Zająłem się twoim synem. I jak wam się udał dzień? Udało ci się nauczyć go czegokolwiek przydatnego? A. Uczyłem go co nieco o wspinaczce. Mam tylko nadzieję, że zbytnio tam nie ryzykowaliście. Dobrze, że chłopak nauczył się czegokolwiek przydatnego. Następnym razem, gdy napadną go w lesie wilki, przynajmniej będzie potrafił się przed nimi schronić. Wiem, jak Kyle potrafi być uciążliwy. Dlatego tym bardziej dziękuję, że się nim zająłeś. Trzymaj. To w ramach nagrody. Dzięki. Co miałem widzowie powiedzieć, bo ja nie wiem czy o tym mówiłem, o tym szlugu, jak ktoś ogląda serię, to tam mówiłem, że wam powiem. Użytkuję już chyba z tydzień, kurwa zajebisty szlugens i oczy kręca, chyba najlepszy. Wapu i to jest Drag S, ale polecam wam kupić chyba Draga X, bo wtedy możecie sobie własną baterię wpierdolić. A te 2200 mAh, tam 2250, które ma wbudowane, to jest mało. Polecam jednak zainwestować w osobną baterię i dokupić sobie własny akumulator. Tylko nie wiem jak wy wtedy będziecie ładować w sumie to. Dowiedzcie się, bo wtedy chyba nie ma takiego wejścia do ładowania, a może jest, kurwa, nie wiem. Nie wiem czy całej stacji ładowniczej nie będziecie musieli kupić, nie wiem, ale wiem, że chyba będzie się to opłacało. Teraz to co musimy znaleźć to stół alchemiczny, żeby wyrobić jebaną trutkę, którą nie mogę znaleźć nigdzie tego stołu. I jest problem, bo trzeba się pozbyć szczurów. A te szczury się tylko i wyłącznie respią. A ja bym się chciał kurwa zlikwidować szczury, ale coś nie mogę. Trzeba znaleźć szczur z tego, stół alchemiczny. Tak jak mówię, już trochę od kilku godzin zadupcam te odcinki. To jest trzecia godzina chyba nagrywania, więc powoli mi się tutaj zaczynałem mieszać wszystkie te słowa i zaczynam mówić jakbym miał. A nie, w sumie co ja pierdolę, mówię tak jak zwykle. Czyli chujowo. W sumie to się nic nie zmieniło za bardzo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Tylko teraz mam wrażenie, teraz przynajmniej to czuję, że tak mówię. Worek mąki, ile w ogóle worków mąki znaleźliśmy. Jakąś kosę. Schemat na kosę. Raczej będziemy to sprzedawać.
No i dziedzic, skórzany mieszek, no co nie wezmę, jak wezmę. Myślę, że wezmę, jesteśmy na mytu kolejny, cyk. Jo, ci kryńcach, tu takie słodkości dla mnie zostawione. Po tej drabinie da się schodzić w dół, bo ja zawsze tak schodzę, ale coś czuję, że pewnego dnia będzie trzeba wejść na wysoką drabinę i już nie będę musiał tak spierdolić. Tam jest przewoźnik, w razie czego możemy się do niego udać i spierdolić z tej farmy. Mamy trochę misji do porobienia na tej farmie oczywiście. Co zamierzam zaraz zrobić? Przede wszystkim chciałbym się pozbyć jebanych szczurów. Jest to solidna misja i bardzo bym chciał to zrobić, bo z tych szczurów to ja dostanę fajne te futra, które będę mógł posprzedawać. No i expo dostaniemy i zawsze goldzikiem to sypnie pan tutaj pracodawca, więc myślę, że jest to opłacalny biznes. Kurwa, moje zęby, czuję, że są nieumyte. Jak ja kurwa myję te zęby? Pizdy myję zęby, jeszcze raz muszę umyć. Myjcie ząbki, pamiętajcie widzowie, ja na przykład nie myję i mam kurwa próchnicę na każdym zęby. Więc myjcie. Znaczy myję, teraz myję. Teraz myję, ale czasem mi się nie chce. Szczególnie jak siedzę w jaskini. Kilka dni to po co to dbać o siebie? Jak gdzieś wychodzę to zawsze umyty. Włosy uczesane. No wiadomo. Ale tak to kurwa monobrew. Dni nie myte zęby, wiadomo. W dresach od 5 dni. Co tylko kurwa w nich ćwiczę, chodzę, śpię. Wiadomo. To jest stół alchemiczny. Jest. To jest stół alchemiczny. Słyszę wilki chyba. Miksturę z nasion. Inne. Przygotuj trutkę. Krótka na szczury. Kurwa, smażone mięso szczura i wody nie mam. Naprawdę nie mam, kurwa, wody. Wody nie mam. Nie, to jest jakiś żart. Prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, 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 lewo. Woda. Nie. Nie rzepa, nie mędzurka, nie marchewa. Woda. Kurwa, ze wszystkich składników zabrakło mi wody. Kumasz to? I skąd ja ci teraz tu kurwa znajdę wodę, powiedz mi? Gdzie ja ci w tym całym chaosie znajdę wodę, jak tu już zdążyłem opierdolić mu wodę? A teraz potrzebuję wodę na trutkę? Jocie dupca. No muszę znaleźć tu jakąś butelkę jedną wody, chociaż musi tu być gdzieś ukryta. Nawet jakby to się wiązało z kradzieżą. Jestem gotowy na takie poświęcenie. No chyba się nie obrażam, kurwa, to dla was na trutkę jest ta woda. Tu na bank będzie woda, piwo. Piwo. Kurwa, no nie ma? Zakurzony dziennik. Ja pierdolę, nie mam wody. Wino. Skrynczor. I nie mam wody, nie? Ja pierdolę. No dobra, chodźmy dalej. Tu jest coś ciekawego w ogóle? Ja mam tu jakieś inne misje. No na bank jakieś misje miałem, prawda? Zlecił mi pozbycie się szczurów, jebać. Willem kazał mi odszukać jego zamiennika Hoda. Już to zrobię, będziemy mogli porozmawiać z tym, co przekazał mi Pablo. Hod miał się udać do lasu za farmą, czyli właśnie w tą stronę. No to chodźmy zrobić tą misję. Podoba mi się to, że każda lokalizacja ma zawsze jakieś misje ze sobą i zawsze gdzieś tam zastaniemy troszeczkę w tej lokalizacji. A przypomnę wam na mapie, że jest naprawdę wiele lokalizacji, które jeszcze nie odkryliśmy, więc coś czuję, że jeszcze kurwa sporo minie, zanim my w ogóle skończymy tą giereczkę, a już mamy naprawdę sporo czasu za sobą, ale mi się nie spieszy. Ja sobie o kurwa, wilki. Problem jest tylko taki, że ja nie mam życia za bardzo. Kurwa, smoczy zębasz? Jaki smoczy zębasz? Na chuja mi przychwytuje jakiegoś smoczego zębasza. W ogóle jak to brzmi, smoczy zębasz? Przecież to ja z zębaszem sobie normalnym nie poradzę, co dopiero ze smoczym jakimś, kurwa. A ile warta skóra? Pewnie się opłaca polować. Ale na razie chyba pozostanę kurwa przy wilkach. Jest tu coś ciekawego? Jagoda. No to wezmę jagodę. W ogóle świetne imię Jagoda. Jagoda, Oliwka. To są zajebiste imiona na podstawie tych. Nie uwielbiam. Te dwa imiona moje ulubione. Pojawia się i znika. Aktualizacja misji. Znalazłem puste butelki z grogiem. Hold musiał tędy przechodzić. Okej. Udał się, rozumiem, głębiej. Tutaj coś chyba było budowane, że to jest ten spalony młyn? Nie, wydaje mi się, że spalony młyn jest gdzieś indziej.
To mi się nie podoba to miejsce. Zobaczcie jak to wygląda tamto miejsce. Jeszcze te smocze zębacze, ni chuja tam nie idę. Tu są wilki, co to kurwa jest? Mam nadzieję, że... bo są dwa rodzaje takie. Są czarne wilki, bardzo podobne są do tych... no nie wiem jak one się nazywają, ale też coś takiego czarnego, wilkowatego. I to czarne, wilkowate to już sobie nie poradzę. Z czarnym wilkiem to jest kurwa Bob dla mnie. Na dwa hitki, ale to już czarne. Taki wilkowy, ale nie wilk, no to już jest ciężko. W ogóle nie wiem czy zauważyliśmy, zobaczcie ile pazurów teraz wyciągam, nie wiem od czego to zależy. Tym bardziej umiem w łuk, jakby z czasem nabieram doświadczenie, nie wiem od czego to zależy, ale... Ile ja kurwa ściągam tego? Dwa pazury, dwa kły. Jeden pazur, a. No to jednak chyba coś pomyliłem. To chyba pewnie zawsze tak było. Fajna w ogóle miejscowa, podoba mi się. Tam coś jest. Tam na bank jakiś duch kurwa w nocy jest. To wygląda jak miejsce z duchem. No widzę już tam kurwa zombie. No. Oczywiście, że tak. Też czuję, że zombie może być dość donki przeciwnikiem, więc... Chodni piołek, oczywiście, że pozbieram. O, drewno to mogę wydobyć, no to co nie wydobędę. Nauczymy się jeszcze tylko kilku procent wydobywania. Już będziemy kurwa takimi mistrzami. Mamy 93%, wystarczy, że jeszcze te 3% wydobywania się nauczymy. Już będziemy jakimiś takimi kurwa się... A to kurwa co jest? Ktoś czuje, że jest to niełatwy przeciwnik. Szybko trzeba się zaopatrzyć w jakieś coś do jedzenia. Nie chcę, żeby mi regenerowało. A to jest fajne. Bo to mi daje co? Zręczność. 3 zręczności, a mam 2 i razem 6. Kurwa, to czemu ja tego wcześniej nie zjadłem? Co ja robię? Dobra, trzeba coś zjeść, co mi daje tylko punkty trafień. Oto, pasztet. Poprawia moje zdrowie, zróżnicowana dieta, super. Paszłych ze sierwojada i dyni, cyk. Tak na zmianę będziemy jedli, bo widzę, że to się opłaca. Tutaj coś i tu jeszcze cyk. I tu wa. Sejwik. Zawsze możemy to sprzedać, więc raczej staram się spać, niżeli jeść, ale już nie będę się specjalnie na odcinku cofał. Czym ty kurwa jesteś? Wąż morski. A ja ci coś robię? Czy po siurze cię smykam? Po siurze cię smykam. O. O, nieźle, nieźle. Ale się pobawili razem. Wąż morski, kurwa. Se wymyślili moba. O co, pierdolniemy se węża morskiego. Niezły mob. Chodź tu kurwa, nie wejdziesz tu, prawda? Mam nadzieję. I cię taktycznie ogram, no nie dasz rady. Jesteś wężem. Dobra, ale nie ma co tu, bo ja tu spędzę najbliższe... Ty ile ja strzałów na niego wypierdolę? Ile ja mam strzałów w ogóle? Beku. 500. No to 560. Zobaczycie ile będę miał po zakończeniu kurwa tej bitwy, ale coś czuję, że ten nasz ziomuś, którego szukamy, to tamten co leży na plaży, więc... nie ma co wam pokazywać jak strzelam strzałami przez 30 minut, więc zaraz się widzimy. Dobra widzowie, końcówka. Ciekawe ile strzał na to zmarnowałem, bo chyba zdecydowanie za dużo jest odpowiedzią. Chyba po prostu 1000 razy bardziej by się opłacało tam po prostu kurwa podejść po tego ziomę, niż jej tu strzelać. Ile? Minus 200 strzał, albo coś takiego chyba. No czyli minus 100 golda kurwa na zabicie tego węża. Mam nadzieję, że odda. Bo jak nie odda, to się wkurwie. O, tu jest ten most. A nie, to jakiś inny most. O, a to ciekawe, udałbym się tam chęć. A nie, bo to jest to nie, to jednak bym się nie udał. Jak tam kurwa pewnie takie potwory są właśnie tego typu. A jeszcze się zbugował i nic z niego nie zostanę. Ale kurwa, zabawa. Nie no, oddaj rzecz coś, skóra albo coś. No to pięknie kurwa. Tak to bym jeszcze chociaż może oddało w skórze, ale widzę kurwa gówno. Jest tak zwane. To ty? Ryba, zwłoki? Jeszcze powiedz mi, że to nie ty. To cóż, że większość słów jest nadal czytelna. Jeszcze się okaże, że to kurwa nie on jest. No już w ogóle będzie śmieszny. Dean. Mr. G-Note. Dobra. Wiele lecznicę? No podniosę. Pokaż ten dziennik. To ty, to nie ty, to ktoś inny. Foka, przemoczony dziennik. Wpis pierwszy. Płynęliśmy z portu z opóźnieniem, mówiąc, że wiatr nie jest wystarczająco silny. Mój kolega z oddziału
Detlef słyszał, że dowodzący flotą admirała Anskar musiał kilku buntowników. A, bo to jest jakby przemoczone, więc nie jesteśmy w stanie wszystko przeczytać. Przydzielono mnie jako marynarza Dumy Myrtany. Prawdę mówiąc, statek z opowieści wydawał mi się o wiele większy. Gdy wypłynęliśmy, kilku ludzi pospiesznie kończy prace renowacyjne tylnego masztu. Mam nadzieję, że lekkim kołysaniem nie złamie się jak patyk. Minęły 3 dni, odkąd wyruszyliśmy z Vanguardu, a dopiero dzisiaj mieliśmy pierwszy apel porucznika Mario. Typowa gadka, nie znam faceta. Ktoś tam z tyłu bąknął, że ponoć zasłużył się czymś w bitwie o Warant. Może i tak było, ale co dowódca armii lądowej może wiedzieć o walce na morzu? Admiralicji do reszty się w dupach poprzewracało. Wczoraj straciliśmy 2 z naszych fregat. Podobno rozbiły się o skały niedaleko Korinic. Porucznik twierdzi, że to przez tę cholerną mgłę, która ni stąd, ni zowąd, ale ludzie mówią głośno o błędach admirała i o orkach. Gdzieś tam na wschodzie są te zielone bydlaki, a my mamy w kleszcze. Niech no, tylko wychylą się gęby z tego mleka, a przywitamy ich po myrtańsku. Ogniem z dział. Czyli to nie jest gościu, którego czytaliśmy, ale to jest jakaś historia, kurwa, Dumy Myrtany, która chyba z tego co widzę poszła na dno. Myrtańska Duma. Tam mamy zombie, także fantastycznie, nowy przeciwnik, świetna przygoda. Super. Czuję, że zaraz znowu będę zatrzymywał odcinek na pół godziny, ale dobra, sprawdźmy chociaż, czy w ogóle da się kurwa bić tu. A ja chyba wiem, co to jest za miejsce, tak szczerze. A może i nie wiem, kurwa. Zombie. Nie no. Szkielet, wojownik i zombie! Czyś się pochujali? Przestań mnie bić, kurwa. To tu tyle zombie macie pod nosem. Jeszcze... No tak dychasz, kurwa, i mnie stresujesz tylko. Tam widzę warga. Kurwa i warg jebany. Ale dychasz, już mnie tak kurwia z tym dychaniem. Wypierdalać wszyscy ode mnie. Dobra, nie idziemy tu. Jeżeli tu jest ten ziomuś i on tu zginął z tym grogiem, to mnie to nie interesuje. Ja tam nie idę, pierdolę to. Widziałem, że ktoś tam leżał, więc chciałbym go na szybko może przeszukać, kurwa. To jest jedyne racjonalne rozwiązanie tej sytuacji. Fast przeszukanie i fast ucieczka. Ale się tam udamy zaraz, troszeczkę później. Najpierw udamy się gdzieś indziej. Mam nadzieję, że kurwa z dala od tego miejsca. Te wargi to jednak gryzą, co? Gdzieś im chapy zajebał ten warg? Pojebane to jest. Te wargi są rozjebane na łeb. Dobra, no zombie nie mamy szans, no co wam powiem. Jeszcze jesteśmy kurwa zbyt duże bobki. Tam widzę jakieś czarne coś, więc kurwa już mi się nie chce, jak coś widzę czarnego. Jakkolwiek kurwa dziwnie to teraz i brzydko nie zabrzmiało. Ale w tej grze wszystko co czarne to jest jakieś kurwa przegiga OP. Nic tu nie ma. Zwierząt jebanych. Nic tu nie ma. Niedźwiedziem sobie nie mogę poradzić, ale jak już widzę kurwa... O cholera, o. No to cię znalazłem. No niestety. Martwy. Także idziemy zdać raport. Dobrze, że to nie był tamten chłop na tym cmentarzu, bo mnie tak by chuj trafił. Strasznie tu niebezpieczne, panowie, lasy macie. Bardzo niebezpieczne lasy. W ogóle przypomina mi się, jak tak chodzę po lesie, taka gierka była. To się nazywa Medieval Family albo coś takiego. Super gra ogólnie, szkoda, że tylko solo można w nią grać. Bo jakby dali opcję multiplayer, to ja już czuł, jakbym się fantastycznie bawił. Tylko najpierw musiał mieć kolegów, żeby sobie pograć. Ale na pewno oddałaby bardziej gierka niż solo. Fajna gierka to była ogólnie. Chodziłeś po lesie, budowałeś sobie własną osadę. Filmowałeś ludzi, tam mówiłeś siema, ja mam tu osadę, możesz przyjść. To jest kurwa... Nie, to jest goblin. Przez chwilę myślałem, że to... Nie wiem co mi od... Oto tak kurwa dyszy mi po prawo. Przez chwilę myślałem, że to jebana małpa z badylem, ty. O kurwa, to mi dyszy po prawo. Wypierdalaj. Nie no, nic ci nie zrobię. Uciekam stąd. Wypierdalaj. Jebany niedźwiedź. Tuż nad moją głową. Ucieczka. Nie chcę walczyć z krabami. Spierdalaj. Tym niedźwiedziem jebanym. Nie, wypierdalać no.
Cieniostwór, tak, już kurwa tam idę, no. Tak, tak, niedźwiedź, kurwa, wilk. Wszystko naraz, pewnie, że tak, kurwa. Nie widzę już niedźwiedzia, może już mnie nie goni. Taktyczny odwrót. Dobra, jest czysto. Są dziki, dziki są, kurwa. Dziki to akurat bobki. Dobra. Warto jest pozbierać te skóry, bo one mi się coś przydadzą zawsze. Tu sobie zbroję chcę zrobić, tu sobie coś, to się przyda akurat. Kurwa, niebezpieczne lasy tu mają strasznie. Cieniostwór, kurwa, niedźwiedź. Co jeszcze? Dur czarny, leśny ścierwojad, jebane zombie, wargi. Kurwa, niebezpieczna miejscowa strasznie. Niczego tu nie znajdę. Znajdę drewno. Szkoda, że już się nie uczę za bardzo wydobywania. Wydobywam, wydobywam, ale już nie chcę mi na to 100% wlecieć niestety. Witam czarnego szczura. Was to jest, że wy to jesteście kurwa boby. Boby. Albo i nie. Nie no, dużo nie bijecie. Na tym poziomie jest okej. Czekam na moment, kiedy będę mógł sobie podchodzić do cienia stwora i mówić mu witam serdecznie i zabiję z łuku. Mam nadzieję, że taki moment nadejdzie. Tylko trzeba dużo farmić też. Takie zabijanie szczurów albo coś takiego to jest super kurwa ważne, szczerze. Super to jest ważne, żeby tak sobie tutaj farmić delikatnie te poziomy. No tam nie idziemy, nie ma szans. Bym musiał... No jest jedna opcja fajna, bo tam może być jakiś sarkofag. Mógłbym się zamienić na przykład w wilka i tam pójść. To jest jedna z takich logiczniejszych opcji. Mam takiego spela. Ale wtedy bym i tak się musiał raczej odmienić, więc nie wiem. Czarny goblin, czarny goblin. Okej. Takie same bobki, pewnie biją trochę więcej, więc by dopadły. Ale te gobliny nie są najgorsze. Lodni fiołek, kurwa, wody muszę. Skumacie, że nie mamy wody, żeby misji zrobić. No wody nie mam, rozumiesz to? Wody jebanej. Zużyłem na jakieś kurwa kompoty albo coś takiego, nie? Teraz nie mam, no debil. No debil. Zemnie. Młody czarny szczur. Narazka. Chcemy zdać raport, chociaż że znaleźliśmy ciało, może w nagrodę dostaniemy wodę. Kto nam zlecił tą misję? Żebym to znalazł. A, wiem kto. Ten główny szef. No tak, bo on tutaj... Ten nie główny szef, tylko ten główny, co tutaj pilnuje ich. Bo mówił, że potrzebuje zastępstwo. No trudno ci w to uwierzyć. A zaraz będzie jeszcze ciężej, bo tutaj trzeba po... gdzie macie tego chłopa? A tam se chilluje. Ty miałeś kurwa pracować i pilnować, a stoisz pod murem. Przychodzę w sprawie Hoda. Mam złe wieści. Niech zgadnę. Schlał się tak bardzo, że nie kontaktuje? Gorzej. Facet nie żyje. Co takiego? W wąwozie niedaleko leśnej drogi znalazłem jego ciało. Co tu tak mokro jest? Musiało tam trochę leżeć, bo zdążyło zebrać się wokół niego całe stado ścierwojadów. Cholera. To mnie załatwił. Teraz będę musiał harować za dwóch! Nie sądziłem, że te ptaszyska dadzą mu radę, ale pewnie Grok zrobił swoje. Rany na jego ciele były bardzo głębokie. Wątpię, żeby za jego śmiercią stały byle ścierwojady. Coś sugerujesz? Niczego nie sugeruję. Po prostu mówię, co widziałem. A, ktoś zabił go? To pewnie się przywidziałeś. Nawet nie masz pojęcia, do czego te ptaszyska są zdolne. Nie będę ci zawracał. Prawie się znika. Will był wściekły, gdy dowiedział się, że Hod nie żyje. Nie ma swoich wątpliwości co do przyczyn jego śmierci. Willem jest przekonany, że zamiennika zabiły ścierwojady. Chociaż moja wyprawa nie miała szczęśliwego zakończenia, zrobiłem to, co miałem zrobić. Mam nadzieję, że Willem powie teraz na moje pytanie zgodnie z umową. Myślę, że on go zabił. Możemy, ale dobra. Teraz porozmawiać o tej sprawie z Pablo? Nie powiem, żeby mi się zbytnio chciało, ale obietnica to obietnica. Słyszałem historię o osobie zajmującej się znikaniem ludzi. Podobno jakiś czas temu siedzieliście razem w karczmie. Razem mi się chciało ci tobie pomagać, szukać Hoda jakiegoś. A jeśli mogę wiedzieć, to czemu o to pytasz? Kurwa mać.
Ciężka sprawa. Możliwe, że powiedzmy, przewoził że to... porywacza mojego brata. Wchodzisz na niebezpieczny grunt, chłopcze. O ile Janik jest w porządku, to ludzie, z którymi pracuję, to w większości straszne szumowiny. No i dobra, to trzeba ich dojechać właśnie. Ja pomogę tobie. Facet, którego szukasz, to Janik. Zazwyczaj można go spotkać w Ustroniu Żeglarza. Najłatwiej tam dotrzeć, kierując się na północ od spalonego młyna. Tam jest chyba na horyzoncie ten spalony młyn. Jeśli potrzebujesz zaszyć się w cieniu lub po prostu ulotnić, to jest idealną osobą. Potrafi dostarczyć ludzi w najmniej uczęszczane zakamarki wyspy. Stąd te teksty o znikaniu ludzi. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszył? Pierwszy raz go na oczy widziałem. Jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że ostatni. Wygląda, jakby mógł przeciąć człowieka na pół. Okay. Dzięki za pomoc. Ruszam kontynuować poszukiwania. Gdy będziesz już rozmawiał z Janikiem, to nie wspominaj mu, że to ja cię przysłałem. Dobra. Powiedz, żeby zabrał cię tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. To coś w rodzaju hasła, z którego korzystają jego klienci. Niezwykle ceni sobie skrytość i wolałbym, żeby nie wiedział, że to ja ci o tym wszystkim powiedziałem. Damy radę. No i jeszcze jedno. Radzę ci być bardzo ostrożnym. Sprawy, w które zaczynasz się mieszać, są naprawdę niebezpieczne. Dobra, dzięki. Czyli musimy udać się do spalonego młyna. Gdy odchodziłem, William podał... Dobra, nieważne. Podał mi jeszcze hasło, z którego korzystać jasne. William powiedział mi o niego z Ustroni Żeglarza. Podobno to on zajmuje się transportowaniem ludzi. Ustronie Żeglarza. Ustronie Żeglarza. Najłatwiej to ja sprawdzę na mapie, gdzie to jest. To przede wszystkim. Ustronie... A, nie ma tego. Ustronie Żeglarza. A, jest, jeden. A, to tam jest. No dobra. Czy idziemy tam z buta? Kurwa, ja bym poszedł tam z buta, szczerze. To było przecież jasne. Bo to co? Tylko nie chcę wam pokazywać oczywiście tej całej drogi, no bo tam raczej nic ciekawego nie spotkamy. Ale udam się tam z buta z tego względu, że coś czuję, że tam mogę znaleźć jakieś fajne rzeczy. Tutaj już żadnej misji chyba nie możemy wykonać niestety. Może moglibyśmy się zająć tymi szczurami. Będę mieć to gdzieś tam na uwadze. Że mogę tu zawsze wrócić, jak będę miał kurwa wodę. Współpraca z Ramchą? No nie, to jakby przyczółek potrzeba. A, jeszcze to! Adela chce organizować przyczółek w gildii. No tak, mam przekonać mi ewentualnie albo sprawdzić. Obóz znajduje się przy drodze miasta do farmy Bermara. Obóz znajduje się na drodze z miasta do farmy Bermara przy jeziorku. Na drodze z miasta do farmy. A, czyli w inną stronę. No to tam też będę musiał niestety z buta iść. Także żegnam się z wami i widzimy się, gdy wydarzy się coś ciekawego. No, za daleko się od miasta, znaczy od tej ostatniej tutaj naszej miejscu, gdzie byliśmy, nie znajduję. Mam znalazłem zajebistą jaskinię. I to, co znalazłem, to też rudę, którą można wydobyć. I chyba słyszę kurwa cieniostwora albo coś takiego, nie? Oho. Cieniostwór, widzowie. Ale mam nadzieję, że można to ograć taktycznie. Na cichacza. Obudzisz się? Mam nadzieję, kurwa, że nie. Cieniostworem nie mamy, kurwa, najmniejszych szans. Więc... trzeba to rozegrać, widzowie, taktycznie. Mam nadzieję, że nie obudzę cieniostwora, bo jak obudzę, to jest tak zwany przypiks. Fajne w ogóle tego, fajne oświetlenie tego wszystkiego było, dlatego postanowiłem wam pokazać. No i coś tak czułem, że tutaj może być jakaś zadyma. Nie mam najmniejszych szans, więc trzeba kurwa bardzo cicho. No, śpi kurwa. Nie, tu nie denerwuj. Mięso kopacza. Coś tam zebrać można. Mam nadzieję, że dalej coś się znajduje. Ognisko, które się... A, bo to jest takie przejście stąd dotąd. No dobra. Dobra, tutaj jeszcze na cichaczu. No i tutaj kilka rzeczy, które mogę pozbierać z tego co widzę. Jakiś tu kufer. Tu były gobliny, zdążyłem je zabić, właściwie złączotować. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ty. Jakieś tutaj łoje, jakieś tutaj dechy. Jakieś tutaj skóry. Nic jakieś turbo interesującego. Pochodnia, esencja, czarny goblin. Cyk.
Pięty wstrząs, jakiś tutaj kiepski mieczyk, nic ciekawego. Ale wydawała się fajna w ogóle miejscowa, więc tak. A jeszcze jedno, oczywiście jeszcze możemy to wykopać, tak? Prawda? Złożę żelaza, mam nadzieję, że mogę. Mogę! Uuu, ty, ale dużo tego wykopaliśmy. Pokaż to, ile to jest w ogóle warte? To bym chciał zobaczyć. Samorodność żelaza, gdzie to się znajduje? To jest ta łupka? Nie, to jest Może to ta łupka? Łupka, nie łupka? Nie wiem, chyba ta łupka mi się wydaje. No nie jest to jakieś turbo dużo, ale coś tam chyba te 9 nawet mogliśmy my wykopać, więc to zawsze tam 200 golda czy coś. Potencjalnie 200 golda, bo jeżeli chcemy to sprzedać, no to będzie jednak dużo mniej. Ale potencjalnie zawsze warto jest fajnie umieć w te wydobywania różnych rzeczy. Ja oczywiście zmierzam dalej i jak wydarzy się znowu coś ciekawego, no to wam oczywiście o tym powiem. Dobra widzowie, znajdujemy się na miejscu, gdzie mieliśmy się znajdować, czyli jesteśmy przy ustroniach żeglarza. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ja w tym miejscu już się kiedyś znalazłem, oczywiście, że tak, natomiast postanowiłem nie rozmawiać z tymi ludźmi, a nie brać misji, wtedy pamiętam, że wiedziałem, że gra nas kiedyś tutaj zaprowadzi. Teraz cię załatwię. O kurwa, i miałem rację. Bandyta. Ale ty bandyci to są kurwa boby tak zwane. Takie bandyta to chłopie. Co ty chciałeś ugrać? Dzięki za wytrych i ser. Minus jedno życie. Ciekawe ile jestem w ogóle. Ciekawy jestem ile jakby żyć na tym, na tej całej jakby okresie grania w tą gierkę zabraliśmy. Ja lubię się bardzo wczuwać i na przykład, dlatego ja lubię takie gry jak na przykład te wszystkie od Titan Games. To są najlepsze gry dla mnie, kurwa. Interaktywny film, moralny, wiecie. Zagwozdki, co zrobić, gdzie pójdziesz, to super dla mnie. Titan Games uważam najlepsze gry, kurwa, na świecie, bez kitu. A tutaj takie łonienie frajerów. Takie zero moralności w tym, tak trochę. Takie życie jest traktowane w tej gierce jak kurwa nic. Ja też rozumiem, że jakby to jakby kiedy mamy zdecydować o życiu, no to jest dużo bardziej to moralne i wiadomo, że kiedy atakuje się bandyta, no to trzeba go zabić, no. Ale i tak tutaj w takich grach jest takie życie traktowane bardzo tak błahostkowo. Natomiast w różnych gierkach Titan Games jest to jednak bardziej takie moralne i Fez mi się to podoba. Jesteśmy na miejscu, więc porozmawiajmy z Kariną może na samym początku. Dawaj, mieszkaj i gadamy. Jestem Karin, wędrowna śpiewaczka. Chodzę z miejsca na miejsce, zabawiam miejscowych muzyką i śpiewem. Kobietom jest trudniej w tym zawodzie? Czy ja wiem? Powiedziałabym, że z reguły jest ciężko w tym fachu. No ale jak sam widzisz, to kwestia znalezienia odpowiedniej publiczności. Zawsze możesz wyjść za mąż. I wykonywać proste prace domowe? Nie, to nie dla mnie. Lubię poczucie wolności. Jeśli zechcę, mogę natychmiast udać się na drugi koniec wyspy, albo całkiem ją opuścić. Małżeństwo zabiera ci ten przywilej. Dość o mnie. Coś mogę dla ciebie zrobić? Nie, co chyba. Wyglądasz na strapionego. Siadaj, wsłuchaj się w muzykę i zapomnij o swoich problemach, chociaż na chwilę. Dobra, no to nuć coś, rzecz. Nucisz coś? Chyba nie chcę. Patelnia, czy my możemy coś ugotować? Ja już mam kurwa tyle potraw, że nie wiem, czy nawet chcę coś gotować. Witam pana rybaka, widzę, że jest tu kufer, ale myślę, że no nie mogę sobie tego go okraść. Ja widzę, czym zasłużyłem sobie na odwiedziny ludzi Araxos? A, o! Muszę już lecieć. Chyba nie powinniśmy mieć zbroi, jeżeli robimy kurwa taką misję, ty. Tak mi się coś wydaje, że lepiej może ją kurwa ściągnę. Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako, że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Mieszka tu ktoś o imieniu Janik? Owszem, mieszka. Znasz go? Pewnie. Nie, ale potrzebuję jego pomocy. Nie znam. W takim razie masz szczęście. Janik to najbardziej pracowity i uczynny rybak, jakiego znam. Wiesz, gdzie go znajdę? Kręcił się gdzieś koło mojej chaty. Rozejrzyj się, bo nie mógł odejść daleko. Panują tu jakieś prawa?
Nie spodziewaj się, że wydam cię straży, jeśli prewencyjnie obijesz czyjąś gębę. Ale jeśli położysz łapy na czyjeś własności lub ktoś przez ciebie zginie, nie licz wtedy na wyrozumiałość moją i innych. Rozumiem. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Po stronie żeglarza, jak sam widzisz, jest niewielką osadą rybacką. Nie znajdziesz tu tawerny, kramów kupieckich i warsztatów. Co najwyżej parę skleconych z drewna chat i miejsce do ogrzania wychłodzonych kości. Zanim wybuchła wojna, wielu żeglarzy z kontynentu i Korinis zatrzymywało się tu na odpoczynek przed wpłynięciem do portu. Od kilku lat jednak miejsce jest wyludnione i służy tylko rybakom za punkt przeliczenia połowów. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, u stronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników, więc bezpieczniej być nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy. Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. Ostrzegam, to nie będzie zbieranie muszelek na plaży. No. Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinię ze składzikiem na towary. Jedna z odnóg tej jaskini była od niepamiętnych czasów zamknięta i nikogo nie ciągnęłoby to zmieniać. Pewnie pozaczało coś takiego, nie? Jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Mówiłem mu, żeby zostawił sprawę i że niektóre drzwi po prostu nie powinny zostać otwarte. Niestety, następnego ranka drzwi były już uchylone, klucz w zamku, a po młodym ani śladu. Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i było słychać dziwne odgłosy. Coś jak stuko. Może trzaskanie? Sam. Może zombie. Głupio się przyznać, ale spanikowałem. Zamknąłem drzwi na klucz i po prostu uciekłem. Nie mówiłem nic pozostałym, żeby nie wywoływać paniki, ale zaczynają się pytania, a i mnie samego coraz bardziej sumienie gryzie. Spałbym spokojniej, gdybym chociaż wiedział, co się stało z tym chłopakiem. I mając pewność, że nic nam z tej jaskini nie wylezie. Damy radę. Dawaj mnie, sprawdzę go. Sprawdzę tę jaskinię. Trzymaj! Oto klucz do drzwi. Tylko pamiętaj, jedziesz tam na własną odpowiedzialność. Dobra. Muszę już lecieć. Trzymaj się, chłop. Za zamkniętymi drzwiami, jasne. A gdzie ta kurwa jaskinia miała być? Nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Warto by też było ubrać zbroję tak zwaną, jak już tam pójdziemy, bo tak to jesteśmy pewnie na dwa hitki. Osadniczka, osadniczka, jebać. Tutaj jakiś rozlany grog, jebać. Ty, Ben. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz, gnojko? Coś ty powiedział? To co słyszałeś, nie mam zamiaru się powtarzać. Lepiej odszczekaj to. Taki jesteś pewien? Pokaż, na co cię stać. Poczekaj, kurwa, ubiorę zbroję, to ci wklepię. A przestań mnie gonić. Kurwa, nie mam save'a. Poczekaj, spokojnie, co się spieszyć. Odpuść. Odpuść. Stój, śmieciu. Teraz. Wszystko. No i co, Sven, taki cwany, jak już założyłem, kurczę, zbroję Gildii Araxos? Już nie taki, kurwa, hop, siup. Co ty, chłopie, myślałeś, że ja zwykły Bob jestem, a ja tu, kurwa, przedstawiciel handlowy, posłaniec największej tutaj Gildii Araxos, jaka istnieje. Zarzucam będę w czasie, kiedy ty wstaniesz. Był w rybę, był w rybę. Tyk. Nowy wpis jakiś dostałem? Jakiś nowy wpis dostałem. Wydobywanie. Łowienie ryb nigdy nie było moim ulubionym zajęciem, ale przy odrobinie szczęścia może uda mi się trochę ich złapać. Największe szanse będą wtedy, kiedy się skupię na miejscu, gdzie żyję się od bąbelków w wodzie. Aha. No tak, no bo wcześniej, kurwa, do tej pory nigdy nie łowiłem jebanej ryb. Czy to wpływa na wydobywanie zasobów? Wydaje mi się, że nie miałem 95%, czyli łowienie sprawia, że wyłowuję więcej ryb.
Jeszcze większy z ciebie cwaniak niż ze mnie. Nie chciałbyś mi pomóc z pewną sprawą? Oczywiście słono za to zapłacę. No, co się dzieje? Wiesz może, gdzie znajdę Janika? Nie widziałem go ostatnio, chyba wypłynął w morze. Ale wkurwiony. Co to za sprawa? Założyłem się z Haroldem, że złowię więcej ryb niż on. Byłem wtedy trochę podpity, koledzy się przyglądali. No i stanęło na tym, że postawiłem własną chatę. Potrzebuję teraz małego wsparcia w wygraniu zakładu. Zamierzasz oszukiwać? Zaraz oszukiwać. Po prostu chcę trochę wyrównać szanse. Harold łowi znacznie dłużej niż ja. Jeśli mu utrudnimy łowienie, to zakład będzie dużo bardziej sprawiedliwy. Nie możesz odwołać zakładu? I co powiem? Że jednak Harold jest lepszy? To jeszcze gorzej niż stracić chatę. Dobra, pomogę ci. Co mam dokładnie zrobić? W sumie to się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem. Może by mu uszkodzić sieć? Nie, to zbyt oczywiste i pewnie i tak weźmie jakąś zapasową. Może by go czymś struć? Czy zakład po prostu nie odbędzie się w takim wypadku innego dnia? Masz rację, masz rację. Wiem, weź to i potnij mu trochę łódkę. To ta z mnóstwem sieci dookoła. Najpierw dawaj mieszka. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? A co jeśli coś się komuś stanie? Daj spokój, łódka nie nabiera tak szybko wody. Zauważy, że coś jest nie tak i będzie musiał się poddać. Poza tym nie wypływamy daleko w morze, wszystko będzie dobrze. Pewnie zginie. A teraz idź i się tym zajmij tak, żeby nikt nie widział. I przypadkiem nie wygadaj nic Haroldowi. A może by tak wydać go Haroldowi? Brzmi też jak plan. Dobra, chodźmy, bo mamy dużo rzeczy do załatwienia. Ja już tu kiedyś byłem, ja pamiętam te drzwi. Byłem w tym miejscu, oczywiście, że byłem w tym miejscu. Pamiętam to jakby to było w kurczę 3 dni temu i pewnie to było 3 dni temu. Albo coś takiego. Więc tak, tu były drzwi, które były zamknięte. Racja, to było chyba któreś z tych drzwi. I teraz chyba mogę je otworzyć. Co znajdziemy w środku? Szkielet goblin. Czy są to mocne gobliny? No nie biją dużo. Czy ja im dużo zadaję? No też nie widzę. Czy mamy wyrównanie, to duże szanse na to, że ich pokonamy? Chyba niestety nie. Chyba będzie w trakcie trzeba uzupełnić pewien tak zwane życie. Ale może chociaż jednego pokonamy, co? Może nawet te trzy uda się pokonać i wtedy szybkie uzupełnienie żyćka. Tyk, szkielet goblin. Pewnie strzały mu kurwa między żebrami przelatują, więc się nie dziwię, że tu... O kurwa, gdzie ja strzelam? Ty, czemu on wstał z życia? Za grobu. I to jeszcze drugi raz. Nie lecz, że raz już wstał, bo jest szkieletem, to teraz znowu. Słuchaj, chodź tu, kurwa, mnie nie denerwuj, żebyś mnie nie zabił, tylko jakiś lucky shotem. Dobra. Nowy wpis, pokonani frajerzy, świetnie. I ja bym się tu kimnął gdzieś. Macie tu łóżko? Szybka odnowa HP. Macie? Łoże? To się usiądę se? A jak się odpocznę? A. Czyli się dzięki temu nie zregeneruje niestety. No dobra, może tych więcej goblinów nie będzie. Save. I lecimy dalej, zobaczymy. Zbroja jednak kurwa pomogła. Ale było ciężko, prawie zginęliśmy. Daj pochodnie. Muszę przecież kurwa widzieć, co robię. Dawaj, lagę. Szkielet goblin, cyk, laga, szkielet goblin, cyk. Pewnie tu jakiś kurwa zombie będzie, jak chuj. A nie, poki. No to pewnie on był. Zardzewniałem krótki miecz, no co nie podniosę, jak podniosę. Jakiś kurwa nieznany, inskrypcje, coś nieznany. Zakrwawiony, co? Zakrwawiona mapa? O kurwa, jaka schowana w ogóle, pokaz. Aż mnie to zaciekawiło, ty, to może być jakieś zajebiste. Poka. Huh. A to kurwa ciekawe, co to jest w ogóle. A to tylko to, że pokazuje, gdzie są kapliczki?
Czy tu są trzy kapliczki, do których mogę się udać? Chyba tak. Może to jakaś zagadka? Joci Krinca. Nieznane groby. A no tak, bo to jest posąg Ginosa. No to trzeba się pomodlić tutaj o pomyślność i więcej, większą ilość życia. Ze stówkę trzeba wyłożyć, no. Tyk. Punkty trafień, dzięki za 10. I mnie uleczył, dzięki. Ginos, ty to jednak jesteś szef. Tam jest też posąg chyba Beliara. Ja nie wiem, czy Beliar tak samo mnie uczy. Tak samo mnie leczy i tak dalej. Tak samo jest przydatnym ziomem. Czy Beliar to jednak nie lubi nas chyba. Nie pamiętam tego lore tych bogów. O, jest jakiś zjednoczyciel? Co to było? Jakiś miecz tak się nazywał? Zjednoczyciel czy coś? Stary zakrzywiony miecz. Nie, coś dostałem, nie? Jeszcze. Tylko kurwa nie wiem co to było. Pierścień odwagi, no nie. To był jakiś rupieć? To była jakaś książka może? Zarejestrowani handlarze, silbach, lista pracowników. Przewodnik obcokrajowca to nie. Lud północy to kupiłem. Podróż z gildią kupiecką to nie. List to nie. Mam jakieś książki, które mnie przeczytałem. Postawa alchemii to czytałem, nie? Aha, mogę się nauczyć za 10 punktów, to nie chcę. Bestariusz, krąg pierwszy. To czytałem chyba dla widzów, co? A, bo to się uczę magii po prostu z księgi. Wiedza magiczna, rozumiem. To dostałem. Zachowało się tylko kilka fragmentów tej wiekowej księgi. Zapewnia bonus doświadczenia. Super. Zręczność plus jeden. Dobra, nie chce mi się tego czytać, ale sobie przeczytajcie, fajnie. Super, klasy to jeden zręczności. Idziemy. Misja została wypełniona. Myślałem, że znajdę, że to będzie dużo cięższa misja. Nie było tak najgorzej, te kilka tych goblinów. No, jest tu giga cmentarz pod tym ukryty. A macie tu się do czego modlić. Tutaj sobie możecie pozbierać koleżkę. Myślę, że się spisałem. Trzeba ściągnąć tutaj zbroję Araxos, żeby się tu kurwa nie zorientowali, że ja to z Araxos. Tam ten gościu co pił to był zwykły jakiś ziomuś, nie? To nie była jakaś postać fabularna. Mam już 47 minut odcinka niestety. A nie, to jest postać fabularna. Kradzież, najpierw oddawaj. Wiesz może gdzie znajdę Janika? Pierwsze słyszę. Mhm. No dobra, sam go znajdę. Gdzieś się przy domu kręcił. To raczej znalezienie powinno być trudne. Szczerze tego Janika to ja wolę na końcu znaleźć. Najpierw sobie tu powypełniajmy tę misję. Chodźmy w ogóle oddać tą misję. Jak już coś zrobiliśmy, to chodźmy teraz to skończyć. Jak już coś zaczęliśmy, to chodźmy to skończyć. Rybak. Nie chcę gadać ze zwykłym rybakiem. Poluję na takich ludzi zwykłych. Chodź tu, kurwa. To nie do ciebie miałem iść. To kogoś tu miałem iść, nie? Który? To był ten przewodniczący, szef. To ty szef? Ty szef? Ty wyglądasz, to chyba ty byłeś. Ty szef, nie? Zachary, słuchaj. Jaskinia sprawdzona. I co znalazłeś? Jest tam coś w rodzaju cmentarza. Żadni jego mieszkańcy nie powinni już was niepokoić. Niestety, dla twojego kolegi było już za późno. Cholera, czemu ten dzieciak mnie nie posłuchał? Zamknę tą cholerną jaskinię, a klucz wrzucę do morza. A tam nikogo już nie ma. Już nikt go nie darmowe pomieszczenie jaskinne. Proszę, weź te kilka drobiazgów jako dowód mojej wdzięczności. O! Ryba, klucz, oddałem, przepis, kociołek, rybaka, spoko. W jaskini znalazłem także tę dziwną notatkę. Chyba należała do tego rybaka. Jaką dziwną notatkę? A co sprawia na mapa? Nic mi mówi ten rysunek. Szczególnie, że jest cały w błocie i krwi? Weź to ode mnie. Nie chcę nawet myśleć, co się stało temu nieszczęśnikowi. Wygląda jakby notatka miała zaznaczoną kapliczkę Innosa na cmentarzu. Teraz zaczyna mi coś świtać. Chłopak wydawał się bardzo religijny. Dopytywał nas o zniszczoną kapliczkę Adanosa w wieży. Pytał też, czy nie ma tu kapliczki Innosa, by mógł się pomodlić. Pewnie dlatego tak mu zależało, żeby tam pójść. Okej. Muszę już lecieć. Idziemy szukać tego. Coś na je. Już zapomniałem jak. Na imię. Beczkę z wodą. W ogóle to my potrzebujemy tej wody zajebanej. To jeszcze bym wrócił tam do tego gościa i załatwił mu sprawę. Strażnik miejski? Radhal. Nie mam teraz. Kurwa. I to gdzie jest ten ziomuś, którego szukam, no? Miałby się kręcić gdzieś tutaj. Ale coś go kurwa nie widzę.
Sven zlecił mi sabotowanie. No dobra. Gdy odchodziłem i podał mi jeszcze hasło, do którego korzysta klienci Janika. Było to coś o grubych rybach i płytkich wodach. Janik, gdzie jest ten niezajebany Janik? Powinien się tu kręcić. Janik. Jest kurwa Janik, halo. Miał się przy jakimś domu zajebanym kręcić, no nie? To są strażnicy miejscy. To jest, tu byliśmy, tak? Tutaj nikogo nie ma. To jest jakiś chłop, którego mieliśmy sabotować. Czy tu są kurwa trzy domki? Ja nie mogę Janika znaleźć. Jesteś Janik? Jesteś Harold. Jeszcze cię tu nie widziałem, chłopcze. Kim jesteś? Nazywam się Marvin. Niedawno przybyłem na wyspę. Harold, z tej strony. Jesteś jednym z ocalałych z Londram? Widzę, że plotki szybko się rozchodzą. Plotki i opinie. Co masz na myśli? Znam takich, którzy chcieliby was wyrzucić do morza. Albo odesłać tam, skąd przybyliście. No rozpierdolę ten internet pół zaraz. Nie jestem jedną z tych osób. Zawsze powtarzam, że bliźnim trzeba pomagać. Nigdy nie wiesz, kiedy sam będziesz potrzebował pomocy. A różnie w życiu bywa. Szczególnie w tak trudnych czasach. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Jest Janik, bo mi się odcinek kończy. I ja muszę znaleźć Janika. Wiesz może, gdzie znajdę Janika? Janik? Pierwszy słyszę. A, wszyscy kurwa, pierwsze słyszycie. Willem przekazał mi, że to tutaj go znajdę. Mogłeś od razu powiedzieć, że znasz Willema. Janik jest gdzieś niedaleko chaty Zacharego. Sven zamierza oszukiwać podczas waszego zakładu. A to ci drań. Wiedziałem, że temu idiocie nie ma co ufać. To co zamierzał? Chciał sieci mi pociąć? Czy może wiosła połamać? Dał mi piłę i kazał uszkodzić twoją łódź. Cholera, co on sobie myśli? Przecież cała moja łódź poszłaby na dno. Mógłbym nawet zginąć. O nie, tak tego nie zostawię. No chyba nawet lepiej, że mu powiedzieliśmy. Zapłacę ci dwa razy tyle, jeśli uszkodzisz jego łódź. Niech poczuje na własnej skórze, jak głupi był to pomysł. Nie boisz się, że my... że jemu coś się stanie. Kurwa, oko za oko to widzę. Własna matka próbowała utopić za młodu. Facet pływa lepiej niż niejedna ryba. Trochę zmoknie, trochę zmarznie, a przede wszystkim zostanie upokorzony. A mi psuje, no to nie, no dobra, no. Pomogę ci. Świetnie, nie pożałujesz tego. A więc tak, zrób jego łodzi dokładnie to samo, co miałeś zrobić mojej. Pewnie powiedział ci, gdzie jest moja, prawda? Jego zacumowana jest zaraz obok. Rozpoznasz ją po całej stercie śmieci. Trzymaj. Potraktuj to jako zaliczkę. Otwierana muszla dostałem? Muszę już... No dobra, to chodźmy. A teraz jakby go wkurwić i przekazać teraz informację temu? Teraz jakby mu powiedział? A. Wiesz może... Nie widziałem go ostatnio. Chyba wypłynął na morze. Dobra, nie da się tak, ale da się uszkodzić łódkę. Zapisujemy, szybko otwieramy kufer, niszczymy to. Nie no, jest 53 minuty odcinka, zrobimy to jutro. Jutro to zrobimy. Wezmę jeszcze kufer, opierdolę. Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Może wodę, trzeba znaleźć wodę, kurwa. Najcenniejszy surowiec w tej grze jebanej teraz na mnie. Widzimy się oczywiście jutro. Moi drodzy, zostawcie lajka, pamiętajcie zostawić komentarz i w ogóle, a jutro znajdziemy tego jebanego, nie wiem jak on miał tam, nie Liam, nie wiem jak on się nazywał, coś na je, ciągle zapomnę. Trzymajcie się, widzimy się jutro, do zobaczenia. Ja w ogóle lubię zaczynać odcinek i kończyć go, jakby zaczynam misję, lubię ją skończyć, a tutaj kończymy niestety w połowie, no ale jest minuta, która jest. Trzymajcie się, do zobaczenia, siema.